Przegrajmy tak. A, zapomniałem o tym. Ja pierdzielę, że ją coś takiego zapomniałem. Rozumiesz mnie? Life. Czy ja tym przez moby mogę przechodzić? Ja pierdzielę, ty. Zapomniałem o czymś takim. Idę pod Regena. O, ale ten topór to ledwo jeden wchodzi. A tu jest drugi. Na potem? Luj, full. Jem zasięg trochę poszedł. Karmazynowa koca. Drzewcowa broń, ale tu wolne. Uhuhu. To jest broń drzewcowa, nie? Pieprz się. Ty, zasoby warto lecieć? Coś tego jest, czy nie? Zasięg i lifesteal brzmi OP, ale chyba nie na tej broń, co gram. Za wolny jestem. Ale zasięg ogólnie jest dość chyba useful. Muszę go abuzować. Raz, dwa. I zmieszczę topór, nie? A nie, bo on z tej strony będzie. W sumie jakkolwiek mogę to dać. Jak pomiędzy to gówno zasrane. Aha, no tak, git. Czekaj. A, regeneracja, miałem to brać. Przetestujmy, jak to działa. Dobra, fajne. Czy byłem w Honolulu kiedyś? Tak, tak, widzę, no. Ta, tą spację trzeba tu kastować częściej. Ona dość useful się też wydaje. Ej, 3 levele? Nice. To jest ten topór mój? Tak. Tu go zmieszczę i po... A nie, bo jeden to za ma... Chociaż może drugi wyleć? Czekaj. Czemu tu nie mogę? Kurde. No jak to daje, no? Jak to daje? Tu jakbym miał, to bym go dał. Jap. Co? A zarolować można ułożenie tego? Aha, okej, okay, dobra, dobra. Będę wiedział. Szansa na unik bym kiknął. Moc do walki wręcz. No to ma duże obrażenia. Tu się procentówka by przydała jakaś. Się wydaje. Dobra, nic. Ptasie mleczko? No dobra, dobra, ja też bym teraz opieprzył. Dobra, bijemy bandytów.
Ale DMG nie złe w sumie wchodzi już. Chyba bije sporo więcej niż na tamtym ranie. Gdzie miałem wpieprzone różne te busty już, a gówno robiłem. No dobra. Tu wejdzie topór. Tak. Tak. Tok, tok, tok. I teraz potrzebujemy kolejny i te połączymy i będzie git. Ty, prędkość ataku na toporach? Nie wydaje się takim złym pomysłem. A i zasięg. O kurde, bym ten zasięg poszedł. Tylko nie zmieszczę tego w dupę. Ty, zablokujmy to. Pozyskiwanie zasobów za expo, czy to jest prędkość ruchu, kradzież życia, ale no kradzież życia, terabitały, jak gram jakiś... Ty coś jesz podczas 10k streamów? Nie. Nie. Ale dzisiaj nie będzie 10k, jakoś przed trzecią myślę. Będzie detkę. Nie wiem do której. Nie no, ja to na live'ach nigdy nic nie jem. Ja to jestem typem dziadka, a nie jadka. A raczej nie no, po prostu. Jakoś tak mam, zawsze tak wiem, że na live'ach nie jadłem. Xavil, no prawdopodobnie tak, jeszcze dokładnie nie wiem. Na 100%, ale raczej tak. No to pota spoko. Szkoda, że na później się nie da odkładać temów, tak jak w plecakach. Bo to by mi ułatwiło sporo. No, a, topór. Tak chciałem. No dobra, to... Tu się tylko dwa łączy! Okej, okay, czyli tych większych broni wystarczy po dwa. No dobra. To szukamy kolejnego toporu. Tę prędkość ataku to bym chętnie przygarnął. I ten zasięg też. A ja już wymyślam build, który zacznie działać za 40 rund. No, ty Xavil, tyle godzinek w tych Pokemonach nabiłeś, to one muszą nieźle oddawać. Może to przetestuję niedługo. Teraz byłaby okazja niby przed Sekiro to przetestować, bo później to już będzie ciężko. Bo nie wiem na ile to Sekiro jest. Ta spacja tutaj dużo daje, trzeba to abuzować. Giga dużo to daje. Tu jeden slot jest wolny. Trochę tak z dupy. O, ten zasięg. Pyk. Topór. Połącz. Połącz. Ty, no dobrze jest. Dobrze jest, mi się wydaje. Jest dobrze, tak zwany JD. Ceny przedmiotów. Potucha. No dla mnie gra idealna pokolenie połączone z Arkiem. W Arku też... No ja też Arka bardzo lubiłem. To może też mi się spodoba.
sumie innych survivali, jak coś tam kiedyś grałem, to mi takie siadały, ale Ark. Piękna gierka, teraz wyszedł Ark 2? Nie, to nie jest Ark 2, to jest remaster. Ale jeszcze nie grałem w to, nic nie widziałem z tym. Tylko, że grafikę zmienili i tyle. Też dasz. Ten dasz daje sporo, ale nie ma. Ha, to na każdej postaci jest coś innego pod spacją? Czy jak to wygląda? Czy po prostu na niektórych nie ma i luj? Nie wiem, czy nowego slota bym na kolejny topór nie naszykował, tak szczerze. Tutaj. Ile tu brakuje? 2, 3. Czekaj, mogę to odłożyć, to... Nie, to na to samo wyjdzie? Nie, bo mają 3 niebieskie. Pytanie, czy na 3 niebieskie lepiej? Czy na jeden mocniejszy? Bo one dają podstawowych obrażeń dodatkowe. A, zobacz jaka różnica w niebieskim. 42, a ten ma 26 tylko. Dobra. To grajmy na 3 niebieskie. Prędkość ataku kolejna. Okej, okay, fioletowy. Ej. A, bo się nie łączą, okej. Okay. 50, 26, 34. Coś pięknego. Witam. O ja pierdziele, ten pasek jaki popieprzony jest. O mój Boże, dobra. Nie no, to jest ja build, którym wsiądzie. Ark Ascended wyż... A, no tak. Aha, okej, Xamil, okej, spoko. Wreszcie masz 3 godzin. Właśnie mi ten raz nie siadał. Dużo bardziej mi Ark siada. Dużo, dużo lepszy według mnie. Ale chyba tylko według mnie, bo ogólnie raz jest chyba bardziej popularny, nie? W Apexie masz 3,5 godzin? Ja pierdzie, nawet chyba w LoLu tyle nie miałem. Nie no, ty uzależnienie. Ty, spoko ten HP Regenik jest tak szczerze. Kurde, 3 levele. Nowe miejsce na topór bym robił w dalej w tamtym miejscu, czyli... Aha, źle kliknąłem, iluj. Się marnuje miejsce te... Ale nie, mogę tak. No, mamy miejsce na topór. To chyba go po prostu będę szukał i go wpieprzę tam. Niebieski. Ej, to jest za każdy sąsiadujący topór. A no tak, no tak. No to teraz jest idealnie, to ja źle miałem wcześniej. Ej, szczerze? Nie lepiej to wypieprzyć i je połączyć, żeby każdy każdego dotykał? Kurde, przecież... To mi daje 12 zbroi. Czy zbroja jest na tyle? Ile mam teraz zbroi? Zwiększa obrażenia, otrzymywane obrażenia o 4% tylko. Tylko musiałbym tu dwa sloty. To w następnej rundzie chyba tak zrobię. Możesz powiedzieć Zrobić już tego szota, ale nie mogę znaleźć mortadeli użyć, co? Co to znaczy?
Mortadeli użyć. Proszę. Najlepiej, żeby każdy każdego topora dotykał. No. Powinno być takie prawo, że każdy powinien każdego topora dotknąć. Rel? Takie już jest? A, no to tak powinno być już zawsze. Te Warwicki to porypane są, bo to AOA jest, którego nie widać na jaki obszar będzie. Tak jak wybuchu na przykład. Pyk. Pyk. Dzięki. Face my depression. Depression. Dzięki. Za tego, nie? Za primę. Prędkość ruchu. Ok. Ilość wrogów. Ej, szczerze to, że tu się łączy dwie bronie, a nie trzy tych toporów. Zarąbiste. Jest to tak OP. I patrz. Sprzedaj. Ej, ale ja nie muszę w sumie tego sprzedawać. To może nadal leżeć. A nie, to jest. To musi być inaczej. Nie da się, żeby każdy każdego dotykał? Ale jest teraz 3, 2, 3, 2. A wcześniej było 2, 2, 2, 2. No ale on dotyka 3 i ta. A nie, no to nie ma znaczenia, czy on jest tu, czy tu, bo on i tak będzie dotykał tych samych. Więc jest to samo. Dotyka 3, tu by też dotykał 3. Czekaj. I tutaj dałbym to i będzie dotykało 2, git. Mogę dotrzeć twojego topora po streamie. Jasne, jasne. To tu nie wejdzie, to tu nie wejdzie. Luj, niech se to na razie leży. Zróbmy tak, i zróbmy tak, i zróbmy srak. Witalność o 5. Witalność ile mi daje HP? 23. Nie no, 5 HP tracić. Za co? Za 5 szanse na trafienie krytyczne. Nie, chyba się nie opłaca. Toporek, ale biały. Chyba, że połączę. Kupię biały. W sumie? Pozyskiwanie zasobów. Szkoda, że tych się nie da jakoś łączyć. Jeszcze mocniejsze. O! Biały! A to nie jest tak, że jak kupię biały i mam biały i nie mam miejsca, to się od razu połączą, czy nie ma tak? A, to szkoda. A jest jeszcze wyższy tier? Jest. Okay. Dobra, no to... Luj, graj. Aha, Xamil, okej, okay, Susi. A gdzie ten? A jest tu. Ale kakę na klatę wyłapał, widziałeś? Jakie hity, chłopie.
Nie, dobra, to jest chyba S tier build. Ta, łączenie tych broni ogólnie jest OP. Przynajmniej tych konkretnych. Tu się tak boostuje. Ty, ale w sumie powinienem zagrać build typu 20 noży, iloj. I zobaczyć, jak to siądzie. Ale to ciebie boli gliniok? Co to w dupę jest gliniok? Gliniok? Co ty żeś w dupę wymyślił za słowo? Odpowiedz mi. Glinioku pieprzony. Ja chcę tu trzy miejsca. Słyszysz? Trzy. Słyszysz czy nie? Ale nie tak, tylko jest srak, no tu. Tak się chyba nie da. Musiałbym jedno niżej mieć. Znowu biały. Ale biały to się niech chyba w dupę pocałuje, nie? Teraz już lepszego szukamy i luj. Siedem kradzież życia, 5 na unik? PZ zmniejszone. Do jednego, ja pierdziele, ryzykujemy? Jaką mam regenerację? 11. Ej, damy radę. Ale czekaj. Tylko na następnym piętrze zmniejszone. O, niebieski. Jeden szans na ulicę, każdy jeden prędkości ruchu? Jeden szczęście za każdy jeden prędkości. O kurde, jaką mam prędkość? Aha. Ja pierdziele, ale OP item, ale no chyba nie na ten moment gry. Gówno. Dwa. Trzy. Patrz jak HP mi rośnie. Ustoję czy nie? Ale zasięg popieprzony. Ej, ten zasięg tak oddaje, że to jest luj. Relini? Reliusz Aureliusz Moreliusz pierwszy? Już mi się pieprzy we łby od tego. Co ty japczysz? Co ja w dupę robię? To nie moja wina, że cię gliniok boli. Gliniok, Boże, co to w dupę jest gliniok? Ej, prędko, o kurde, teraz mi to dało, luj, lecę to i tak. Niebieski. Dobra, robimy fioletowy gliniok. Jest gi... O kurde, o kurde! Da się jeszcze wyższy tier? Nie, to jest max. Dobra, i ten tier ma 76 obrażeń. Ja pierdziele, porypane. Oglądałem Sekiszaka, jak robił Nohita i dostał rank hita od szkieleta X-t. Piękny rażka EKW. Sadge.
od mobka. Kurde, ale no i on zrobi w końcu tego no-hita, on go długo już chyba robi, ale jak go zrobi, no nie dużo ludzi takie rzeczy robi, porypanie ciężkie. Już są tacy porypańcy jak ten jeden typek na YouTubie, co robi no-hita każdą bronią w Elden Ringu. Ja pierdzielę, przecież to jest po prostu absurdalne. No to jest chyba dla mnie najlepszy gracz w Souls, jaki żyje, ten typ, na ten moment. Wiadomo, na ten moment, no bo ja jestem lepszy, tylko się jeszcze za to nie wziąłem, rel? Tak, tak, that's not me, no, on. Dobra, robimy miejsce na kolejny topór. Czy nie, no mam w sumie dobre miejsce, tylko on będzie się łączył z dwoma toporami tylko. Tutaj bym go dał. Ty! Ty, atendać i atak speeda dodatkowego dla toporków? To bym obrócił, żeby było tak. I jego bym dał tutaj, żeby boostował te trzy. To chyba sprzedam. Wiesz, o co mi chodzi, widzu, nie? Bo ja bym to obrócił całkowicie. To bym dał tak. Tylko to będzie ciężkie, bo trochę stracę slotów. Jeden tu, jeden tu. A to jak... Aha, to jest trzy tego. Nie, bo to bym musiał tutaj. Raz, dwa, trzy. Nie, i tak by tam tego nie dotykało, to nieważne. Ale na te dwa bym mógł dać. To się nie wydaje zły pomysł tutaj. I tutaj kolejny taki toporek bym dał tu na przykład. Albo tam. Kurde, dobre, dobre. Oho, niebieski. Kiedy się weź... Czekaj, co? Za co się wezmę, Draco, kiedy? Za te no-hity? Nie, za no-hity to... Nie, ja za speedrunem się wziął. Za speedrun tego, nie Eldena, tylko Dark Souls 1. Kurde, ale właśnie to jest problem, nie? Że nie wiem kiedy, bo sporo jest jeszcze gierek do ogrania, a to by dużo czasu zajęło. Ale ogólnie bym się za to wziął w końcu. Tylko się już i tak długo za to zbieram. Więcej doświadczenia i więcej wrogów biorę to. Myjesz glinioka. Dobranoc, that's not me. Wziąłbym się za speedruny Dark Souls 1. Po... Chyba po DLC do Eldena, chociaż... Jeszcze bym te niochy zrobił wcześniej. Kurde. Ale takie challenge na przykład, że bez detka. Chociaż bez detka to dużo ćwiczyliśmy, nie trzeba było w Dark Souls 1, mi się wydaje. Jak już to przeszedłem. Wampiry na sterydach to są? No wampiry, takie wampiry, brutato i plecaki w jednym. Coś takiego ta gra. Bardzo fajna, muszę przyznać, jak na razie. Na razie to niezła Sigma ta gierka. Dobra, co ja mówiłem, że tutaj bym dał ten drugi toporek? Nie, tutaj. Tutaj.
żeby boostował tamte dwa topory. Chyba będzie to najbardziej optymalne, więc dam tu. Tutaj też muszę budować już na potem. Kurde, no przecież tego nie zrobię teraz, jak tak odpijewszę. No. Tylko co mi to dało? No tak, to chyba sprzedam. Albo nie, to sprzedam. A, to jest znowu to. O kurde, brać? To jest naprawdę dobry item. Plan jest generalnie taki. Rozumiesz mnie, że tutaj daję toporek w tym miejscu. To sprzedaję. To daję tu, to daję tu. No i to znam tak. Prędkość ataku 12. Ej, czekaj, czytam. Obliżysz glinioka dla widza? Tak. Pawlik ci życzenia napisał. Przepraszam, Pawlik. Wszystkiego najlepszego. Znaczy się dziękuję bardzo. Pierwszy już. Dzięki, Pawlik. Sprzedaj wiatrak. Jaki w dupę wiatrak ten? Nie, no czemu? A, że za to tutaj teges śmeges. No w sumie, ale będę miał ujemny movement speed. To albo to. Dobra, leci gliniok do wora. A wór do jeziora. O Jezus. Regeneracja 7. Za 2 lifesteala. No to jest chyba OP. Ej, ten zw... A, on jest fioletowy bazowo? Nie ogarniam tego. No jest to, więc to chcę. I zobacz, co ja robię, patrz. A, one trzy się łączyły, no tak. To tak. Tutaj bym w sumie dał, w tym miejscu. Tylko 5 regeneracji nie mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. To też w teorii mogę. To zróbmy tak, widzowie. Tak, tak, srak, pak. Cześć. A mi jest 4 zasięg. Kurde, to ciężko. Chyba, że tego zasięgu za dużo, czy nie? Czekaj chwilę. Herbata do kawy. Tak, tak. Dobra. Grojmy. Dużo HP mam? Kubek w kawę, znaczy się głowę w pojadro, znaczy się... Nie no, ten zasięg tak oddaje, no nie mogą do mnie podejść, pet, rozumiesz? Nie mogę sprzedać tego zasięgu. Jedyne co mogę, to sprzedać kolegę na kom... na... Szkoda, że się golda nie nainwestować w sloty. Bym wpieprzał. Ale wtedy byłoby chyba zbyt łatwo. Bo dużo golda w tej grze jest. Chyba właśnie po to, żeby dużo itemów łączyć ze sobą. Dobra, a więc ja potrzebuję tam miejsca. Czemu go nie mam? A nie, nie potrzebuję, bo mogę przerzucić itemy gdziekolwiek. Tu już mam miejsce, pyk. Kurde. Coś sprzedać trzeba. Kolegę? W sensie... Ty.
Połączyć. No regeneracji nie mogę. No muszę atak speeda wypieprzyć, wydaje mi się. Na razie wypieprzę go. Może wypadnie znowu. O mój. A nie, dobra. Już chciałem tego narzekać i tak dalej, ale jest git. Dobra, i teraz potrzebujemy znaleźć tu topór, połączyć i będzie git. I można żyć. Zaufasz? Dwa zbroja. Pieprzyć. Pieprzyć. Pięć do kradzieży. O! Mam 14. Czy ja to potrzebuję? Chyba, żebym dał pyk, tyk, tyk, fryk. Nie, gówno. No da ten topór zawszony w dupę? Wybacz mi. A, znowu to. Wywal zwój i kup kwiata. W sumie. No ale będę miał ujemne pozyskiwanie zasobów. Delikatnie. Luj, robię tak. A nie, czekaj, nie mam? Co mi to dawało? Żeby się wełbie chyba pieprzy. Ale to nie od dziś. Szary, ale to nie ten topór, co chciałem. Niebieski. Dobra. Grajmy, bo zaraz mnie popieprzy. Całego golda wypieprzyłem nie wiadomo na co. Kurde, fajna gierka. Sporo jest możliwości tego wszystkiego. To mi się bardzo podoba. A ja dopiero ją zacząłem odkrywać. Więc no, nice. Pewnie się potem jeszcze itemy odblokowuje. Klasy są różne. Ta gra już ogólnie wyszła w 100%, nie? To nie jest jakaś beta czy coś. Kurde, wydaje mi się, że serio? Dobry buildzik stworzony. Rel? Tak, kłęku, no. Wiesz, jaka jest jeszcze fajna gierka? No wiem, wiem. No. Może będzie jutro. Ta fajna gierka. Trochę gówniano, co zrobiłem. Aluj, biorę to. Łykniemy se, co? Widzowie, łykniemy se wspólnie. Czekaj, to się boję ze kół wyciągać, że jeszcze się zemści. Dobra, patrzmy, co wzrośnie. Co wzrośnie, patrz. Moc walki wręcz i zabrało to. Idealnie. Znowu szmata. Brać lalkę znowu? Kurde, bym musiał tak szczerze. Dobra. Łykniemy glinioka? No dawaj. Dobra, po
tym zagramy inną klasą zasięgową. Jestem ciekawy, jak się taką gra. Jeżeli mam odblokowaną zasięgową, no ale raczej... Raczej jest, chociaż jedna. Nie no, te mobki to już się chyba zesrać mogą, nie? Ty, ja procentówki na DMG powinienem zdobyć. To by sporo dało, myślę. Kurde, no tu mi daj, albo tam. O! Ja mam procentówek na obrażenia 6%. Ja piję. Trochę Lipton. Trochę, że tak powiem, Lipton. Ile ja mam? Movementa. Prędkość ruchu 0, a to? Aha. Ja pierdzielę, no mam 0, no. To po co ja mam to brać? Chyba, że zablokuję? Bielucha nie biorę. Fioletowego. O kurde, fioletowy, a ja mam... Sprzedać niebieski? Wziąć fioletowy i luj? No bo jak mam inaczej zrobić? Szansa trafienia krytyczna, prędkość ataku. Prędkość ruchu 1. Max szansa na unik. Jak max szansa na unik? Co to znaczy? Czekaj. Aha, czyli będę miał 85 wtedy. O kurde. 60% gdy nieruchomo, 10 szansy na unik, gdy nieruchomo. Między innymi obrażeń za każdy 1% prędkości ruchu podczas ruchu. Co? Ty, no to tak to mi się tego, to te dwa itemy się wykluczają. Biorę, tylko myślę, które sprzedać. Nie, czekaj, to sprzedam. A, ja gram ten! O, ja pi... Bo ja gram teraz pałę, lale. Pał, tak ją. Prędkość ataku jak stoi? 76%. Jak zobaczyć itemki? Nie da się? W menu? Bym zobaczył ile... Jaki atak speed mają. Ja pierdziele, ej, to jest porypane teraz, co się dzieje. Nie wiem, no widzowie. Nie ma mata, już się chyba paść nie da. Nie da się, okej. Okay. Nie. Ta gra jest na enebie. Korci mnie kupić gierkę, ale jest szansa, że będzie się ścinać. Dość dużo? Jak to? Nie będzie. Ja gram na najwyższych, zmieniaj cenę na najniższe. Raczej w takiej grze optymalizacja jest git. Nie wiem, ja bym kupił na twoim miejscu. Dwie dyszki. Wydaje mi się, że oddaję. Czekaj, co ja miałem? Tak jest z tym. Dobrze mówię? Chyba dobrze. O kurde, ej, szczerze. O kurde. Wudu. Kolejna.
Kurde, wziąłbym. Tylko gdzie ja to upchnę? W dupie se to chyba upchnę jedynie, nie? Pyk, pyk, pyk. Nie no, nie upchnę tego wodu. Pieprzyć. Zablokuję. Może kiedyś. Po spożyciu trwale zwiększa szansę trafienia gryczy od pie... Aha, i witalność zmniejsza. Aluj. Weźmy to. Jedenaście. Co daje kurczak? Jaki kurczak? To jest wudu. O, czerwony. O kurde. Ej, a może to nowego już tego? Jak wypadnie jeszcze jeden, to tu wpieprzymy. Oj, oj, oj. No i wypadł. Streamy z Arka czy będą? Raczej nie planuję w Arka grać, widzów, wiesz? Za dużo pieprzenia. Zablokujmy te dwa. Chciałbym jeszcze jeden topór. Ale z drugiej strony małych toporków bym też poszukał. I trochę lipa. Nie wiem, no powiem ci tak, co z tym arkiem widzą. Niby kiedyś go chciałem całego zrobić, jeżeli chodzi o bossy i tak dalej na singlu. Ale z tym byłoby ze 100 godzin pieprzenia się, nie? Na modach tam, nawet przyspieszających trochę i ułatwiających grę, żeby się dało to na singlu zrobić. No mi się nie chce tyle pieprzyć, już bym wolał 100 godzin speedrunować Dark Souls, żeby coś z tego było. A nawet jak nie, to plusem tego by było, że widz se wchodzi na live'a, widzi Dark Souls. Speedrun i nie ma tak, że nie musiał być ostatnich 30 live'ach, żeby wiedzieć, co się dzieje. Tak jakby to było z Arkiem. Byłby to duży problem tej gry. Co ja za tarczę zdobywam? Ty seks? Ty, trzy, cztery levele wejdą. No way. Nice. Ale gówno, chociaż może tam być. I tu, i tu, i tu. Ja pierdzielę, ile tego. I tu. Ej, nowy topór tu by wszedł, tak szczerze. Tu bym dał ten topór. Co to jest? Ej, to jest fajne. To plus ta klepsydra, niezłe combo. Widzowie z rekru... Widzów z rekrutu jako się... A, w Arku, żebyś tego zbierali zasoby. No ta widzę, masz rację. Zgadzam się. Ale nie, no na razie w planach Arka nie ma, wiesz. Tu mogłem sobie jeszcze slota wziąć. Czekaj, no chyba toporka na razie nie będę grał jednak. No bo on by musiał być tu. Ten topór i wtedy to wypieprza. Chyba tak jak jest, jest ok. Itemki po prostu grajmy na upgrade. To się wydaje największym boostem, jaki teraz mogę mieć.
O kurde, to elitę daje, a ja mam 1 HP, to muszę na kolejną falę. Małe topory połącz, ale nie, bo muszę mieć 3, żeby fajnie boostowały. Lipa je tak łączyć w tym momencie, wydaje mi się. Dużo regeneracji by to dało, ale z drugiej strony zabiera też fajne rzeczy. Dwa zbroi. Na razie weźmy. Te pałki to sobie w dupę wsadź. Szansa na unik, prędkość ruchu, nie. Prędkość ataku, szansa na trafienie krytyczne. Prędkość ruchu spada, tak. Topór biały. Kolejna szmata wudu. O kurde, ale mam srakę tu. Co ja mam zrobić, widzowie? Co ja mam zrobić? Jak to? Jak ja to mam gówniano zrobione? A tak to dwie wudu naraz bym zrobił, bo już jedną teraz kupiłem. Da się to jakoś? Dobra, da się, w dupa. Udało się. To dwie wudu naraz teraz robimy. To może oddać. To może oddać. Dobra, grajmy. Te dwie wudu. Oj, ale hoperek dią porypany, widzisz to? Ja pierdzielę, plus lifesteal? Nie, dobra. To jest jakiś build typu Giga OP. Skrzynki musimy niszczyć, bo one sporo dają. Bo ich nie widzę w ogóle. Gdzie te skrzynki? Ta, to jest exp, te tarcze ze skrzynek. Ej, kurde, ej, mi wydaje mi się, że itemy na skrzynki, na beczki są mega OP. Miejscu stój. A racja, szybciej wtedy bije. No ale ja tych skrzynek potrzebuję i tak jest za łatwo. Ale na bossie w sumie by to było dobre, no, żeby stać w miejscu. Aha, roll po miejsce zawsze kosztuje 10. To w sumie mogę se rolować taką, jak mi się chce. I luj. To są grosze na tym etapie gry. Elitarnego moba przywołałem teraz git. Szansa na kryta, jaką my mamy? 16. To by 5 zabrało, ale obrażenia wręcz by dało. Wręcz to ja aż tak nie potrzebuję. Wydaje mi się, że dużo bardziej potrzebuję szansy na kryta, czy coś takiego. Trwa zwiększenie są statystyki mocy walki wręcz, okej. Dobra, pijemy to. Dobra, dało dobrą, zabrało złą. Jest idealnie. Kracie życia i prędkość ruchu. No prędkość ruchu to nie. Szansa na trafienie krytyczne 10. Ale 5 obrażeń, a te procentówki tutaj dużo dają. Przecież ja ich mam i tak bardzo mało, no. Luj, skip. Pozyskiwanie zas. Ej, co to? Szansa na kryta, ale zmniejsza witalność. I fioletowy topór. Luj z nim. Ostatni roll. Szansa na unik, prędkość ruchu, zbroja 2. O, ten pas jest OP. Dobra. Pyk. Pyk. Git. Szkoda, że tych toporów tak mało daje, tylko daje ciągle te duże. No ale dobra. Ty, teraz jest jakiś boss? Będzie? Jest. O, ma pasek HP.
Ty, ale ten boss to nic nie bije, tak ma być? Ej, bo padnę, ten boss bije. Jednak. Dobra, bossik zrobiony. No i git, widzowie. W końcu się udało jakiś run zrobić. Tak krótkie 6 sekund. Co to jest? To mamon? Ulala. Czy wydarzył się incydent na tych? Co nam się stało? Dobra, ale no co no, ja go rozumiem. Ciężki boss, no. Co prawda nie ten, ale ogólnie tak. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!